Thank you.
Zajęcie miejsca przy swoich najbliższych.
proszę ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka, o wręczenie ryngrafów okolicznościowych wyróżnionym żołnierzom, a dowódcę 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pana pułkownika Tadeusza Nastarowicza, o wręczenie listów gratulacyjnych. Zależycie, panie ministrze! Gdzie panie ministrze? Kombatanci, pani marszałek, panie ministrze, państwo ministrowie, parlamentarzyści, panie pułkowniku, wszyscy szanowni goście i żołnierze. Ja żołnierz Wojska Polskiego, tak. Zaczyna się przysięga i jest rzeczą fundamentalną, żebyśmy wszyscy czuli się częścią jednego zintegrowanego Wojska Polskiego. Bo takie nam Bóg dał położenie, że musimy dbać o bezpieczeństwo właściwie przez wieki i cały czas dzisiaj i w latach, które jeszcze nadejdą. To właśnie brak dobrego, sprawnego wojska, które miałoby oparcie w silnym, sprawnym państwie i odwrotnie, brak sprawnego państwa, które mogłoby zapewnić funkcjonowanie wojsku w czasie pokoju po to, żeby broniło tego państwa w czasach wojny, w czasach agresji, spowodował upadek Rzeczpospolitej. Już będzie 300 lat temu. Dzisiaj z dumą odbudowujemy tradycję Wojska Polskiego. Wielkie tradycje. Również wasza formacja, która jest częścią Wojska Polskiego, wzoruje się na naszych wspaniałych, bohaterskich poprzednikach z Armii Krajowej, która przecież też była armią terytorialną, i na poprzednikach z czasów po II wojnie światowej. Jadąc tutaj, po drodze byłem w Chełmie, gdzie miałem też przyjemność uścisnąć prawicę synowi Lalka, ostatniego żołnierza wyklętego, zamordowanego w 1963 roku. I wy także za swoich patronów przyjęliście tych naszych wspaniałych dowódców polowych z czasów drugiej apokalipsy i z czasów walki o niepodległość po II wojnie światowej. Hieronima Lekutowskiego, pseudonim Zapora, wielkiego dowódcę, który do końca się nie załamał, był wzorem, przykładem dla swoich żołnierzy. Dla mnie też szczególnie bliskiego, bo jego narzeczoną była żyjąca do dzisiaj moja przyszywana ciocia, mogę powiedzieć, Teresa, którą pożegnał idąc do lasu.
Leona Taraszkiewicza, pseudonim Jastrząb, czy również Zdzisława Brońskiego, pseudonim Uskok, którego pamiętnik pisany w bunkrze powinien być i mam nadzieję, że kiedyś będzie obowiązkową lekturą dla młodzieży po to, żeby kształtować charaktery, kształtować umysły, kształtować męstwo i za ukształtowanie was dzisiaj, do tego dnia dzisiejszego chcę też podziękować waszym rodzicom, waszym bliskim, którzy w tym wychowaniu uczestniczyli. Bo podjęliście się czegoś bardzo, bardzo ważnego, czegoś kluczowego. Dbałość o bezpieczeństwo naszych granic, a w czasie pokoju pomoc ludności cywilnej na terytorium, w powiatach, okręgach, w których żyjecie, służycie, jest wielką sprawą. Jest służbą Polsce taką, jakiej najbardziej potrzebujemy. Ofiarną służbą, służbą z serca, ale jednocześnie dopełnieniem innych, bardzo ważnych, kluczowych elementów naszego bezpieczeństwa, zarówno technicznego, jak i przede wszystkim ludzkiego w innych formacjach wojskowych stanowiących absolutnie spójną, zwartą część Wojska Polskiego. Można o bezpieczeństwo dbać na dwa sposoby. Dryfując, oddając się, ale wtedy można wraz z biegiem rzeki wpaść również do wodospadu. Ale można tak, jak przez wieki Wojsko Polskie w czasach chwały naszego oręża i również w czasach trudnych powstań, kiedy poprzez przegrane powstania również budowaliśmy mit polski, dbaliśmy o honor polski. Można w ten sposób dbać o zapewnienie bezpieczeństwa. I to jest to, co wy zobowiązaliście się robić. Dziękuję wam za to. To największy zaszczyt. Jestem pewien, że będziecie w stanie bronić Polski w czasach pokoju, bo to też jest potrzebne, ale przede wszystkim w czasach, które oby nigdy nie musiały być sprawdzone. Choć tyle siebie znamy, ile nas sprawdzono i niech te nasze charaktery, wasze charaktery szlifują się również jak diamenty w czasie pokoju. Dziękuję wam za wasze decyzje i jestem pewien, że przyczynicie się do czegoś, co jest najważniejsze, do utrwalenia bezpieczeństwa państwa polskiego, a dzięki temu państwu polskiemu wy i następne pokolenia będziemy mogli kształtować coraz bardziej piękną i silną Polskę. Dziękuję bardzo. Panie premierze, pani marszałek, panowie ministrowie, państwo parlamentarzyści, państwo weterani, kombatanci, panie generale, państwo oficerowie, a przede wszystkim państwo żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś, przed chwilą, złożyliście przysięgę. Ślubowaliście wierność naszej ojczyźnie, ślubowaliście poświęcenie dla obrony naszej ojczyzny Polski. To ważne wydarzenie, to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu żołnierza. To uroczyste zobowiązanie na trwale wpisuje się w waszą służbę, w służbę Polsce. Zagwarantowanie bezpieczeństwa w naszej ojczyźnie. Złożyliście przysięgę tu we Włodawie, ale złożyliście przysięgę również w roku szczególnym, w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jesteście
spadkobiercami, ale także kontynuatorami tych wielu pokoleń naszych rodaków, którzy poświęcali własne życie, aby Polska była wolna, aby Polska była niepodległa. 100 lat temu Polska wybiła się na niepodległość. 155 lat temu wybuchło powstanie styczniowe. Gdyby nie powstanie styczniowe, gdyby nie ofiara krwi powstańców styczniowych, 100 lat temu nie byłoby niepodległej Polski. Waszym patronem jest bohater, major Hieronim Dekutowski, Zapora, Cichociemny, żołnierz Armii Krajowej, ale również żołnierz wyklęty, żołnierz niezłomny, bohater, który do końca walczył o wolność Polski, który nie godził się na okupację sowiecką, który został zamordowany przez komunizm. Człowiek, który był wybitnym dowódcą, który zawsze pamiętał o swoich żołnierzach. Kontynuujecie misję bohaterów, kontynuujecie misję również żołnierzy wojny obronnej roku 1939. Kontynuujecie misję tych wszystkich, którzy stali na straży bezpieczeństwa i wolności naszego kraju. Stanowicie piąty rodzaj sił zbrojnych, Wojska Obrony Terytorialnej. Wojska najbliżej, najsilniej związane z lokalną społecznością. Waszym zadaniem jest służenie Polsce, jest wzmacnianie siły Polski, ale waszym zadaniem jest także służenie społecznościom lokalnym w sytuacjach kryzysowych. W sytuacjach, w których służby inne wymagają wsparcia od Wojska Polskiego. Ale ten piąty rodzaj sił zbrojnych, który stanowicie, jest także niezwykle ważny dla Wojska Polskiego. Ze względu na znajomość terenu, na znajomość społeczności lokalnej, to jest wielka wartość, która oby nie była konieczna do wykorzystania w sytuacji wojny, ale która w takiej sytuacji będzie wielką, ale to wielką wartością. Chciałbym też podziękować waszym najbliższym. Miałem zaszczyt wyróżnionym żołnierzom złożyć gratulacje oraz gratulacje państwa rodzinom. To rzeczywiście to codzienne wsparcie ze strony waszych rodzin to jest olbrzymi kapitał, z którego będziecie korzystali na co dzień. Życzę wam, aby wasza służba przynosiła wam satysfakcję. A jestem pewien tego, że wasza służba stanowi olbrzymią wartość dla Polski. Dziękuję. Panie premierze, pani marszałek, panie ministrze, panowie ministrowie, szanowni parlamentarzyści, żołnierze, szanowni państwo. List prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do uczestników przysięgi wojskowej żołnierzy terytorialnej służby wojskowej 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia majora Hieronima Dekutowskiego Zapory we Włodawie. Szanowny panie pułkowniku, drodzy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, szanowni państwo, Wojska Obrony Terytorialnej są integralną częścią potencjału obronnego naszego kraju. Cieszę się, że ta młoda formacja rozwija się dynamicznie, zasilana przez ochotników gotowych poświęcić się ojczyźnie. Stale rosnąca liczba żołnierzy WOT jest świadectwem patriotyzmu młodych ludzi i ich gotowości, by służyć Polsce, by bronić jej granic, by włączać się zgodnie z misją obrony terytorialnej w akcji ratowniczej. Potwierdzeniem tej gotowości jest dzisiejsza przysięga wojskowa, która stanowi publiczne, a zarazem osobiste zobowiązanie każdego żołnierza, jest aktem włączenia się w szeregi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. O tym, jak ważne jest to zobowiązanie, świadczą ostatnie słowa przysięgi.
za sprawą mojej ojczyzny w potrzebie krwi własnej, ani życia nieszczęść. Tak mi dopomóż Bóg. Wojska Obrony Terytorialnej czerpią siłę do wypełnienia tych przyrzeczeń z tradycji polskiego oręża. Dzisiejsza przysięga odbyła się na historyczny sztandar 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, a patronem 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest major Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora. Zrzucony na terytorium Polski jako cichociemny w latach niemieckiej okupacji dokonywał rzeczy niezwykłych. W warunkach wojny partyzanckiej, działając na Lubelszczyźnie, przeprowadził wiele udanych akcji zbrojnych, podjął próbę pomocy powstańcom warszawskim. W roku 1945 rozpoczął walkę zbrojną z reżimem komunistycznym. Skazany na karę śmierci, został stracony wraz z 6 podkomendnymi 7 marca 1949 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Do końca pozostał wierny ojczyźnie, czego wyrazem były jego ostatnie słowa. Przyjdzie zwycięstwo, jeszcze Polska nie zginęła. Jako zwierzchnik sił zbrojnych jestem przekonany, że Wojska Obrony Terytorialnej będą godnie kontynuować tradycje cichociemnych, tradycje Armii Krajowej, tradycje żołnierzy niezłomnych. Niech duch męstwa i wierność ideałom wolnej Polski przyświeca wszystkim działaniom tego nowego i jakże ważnego rodzaju wojsk. Wierzę, że Brygady Obrony Terytorialnej osiągną wkrótce pełną zdolność bojową i przyjmą własne sztandary, by swoją postawą pisać nowy rozdział w tradycji polskich sił zbrojnych. Życzę tego zarówno dowództwo, jak i żołnierzom, zwłaszcza tym, którzy dziś składają przysięgę. Niech służba Polsce dla Was będzie powodem do dumy. Gratuluję też Waszym rodzinom i bliskim. Rodzicom dziękuję za trud wychowania w duchu patriotycznym, a rodzinom za wsparcie w podjęciu tej odpowiedzialnej decyzji, jaką jest wstąpienie do armii. Wszystkim Państwu życzę wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Panie Ministrze, Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy Żołnierze. W imieniu własnym oraz zgromadzonych koleżanek i kolegów pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim naszym przełożonym za zaangażowanie i ich profesjonalizm, za codzienny wysiłek instruktorów działalność szkolną oraz za ich poszanowanie dla nas młodych żołnierzy. Atmosfera, która towarzyszyła naszemu szkoleniu, sprawiła, że każdego dnia dumnie nosimy mundur z biało-czerwoną flagą, a także nauczyła nas szacunku do wartości oraz ideałów, o które walczyły kolejne pokolenia Polaków. Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. To nie tylko uroczystość i nie tylko słowa. Przede wszystkim jest to akt ślubowania, wyraz naszego patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec ojczyzny i narodu polskiego. Najkochańsze rodziny, przełożeni, koledzy. Zapewniamy Was, że swoją wzorową postawą będziemy przyczyniali się do podniesienia wartości Wojska Polskiego. Udowodnimy, że zasługujemy na szacunek i uznanie społeczeństwa oraz będziemy podnosić prestiż Wojsk Obrony Terytorialnej. Słowa dzisiejszej przysięgi. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Pozostaną z nami na zawsze. Dziękuję. Thank you.
Za mną! Pierwsza w tym roku. Dzisiaj kolejna grupa żołnierzy 24 Batalionu Lekkiej Piechoty w Chełmie, którego dowódcą jest podpułkownik Dariusz Szymowski, po 16 dniach szkolenia podstawowego złożyła przysięgę na sztandar 9 Pułku Piechoty Legionu Armii Krajowej. Czterech z nich: szeregowy Szymon Rondus, szeregowy Mateusz Goleń, szeregowy Kamil Błaszczak, szeregowy Mateusz Bom, zastępni Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tuż za nim pasuje sprawojskowa wersja kolumbijska pod dowództwem starszego kolumnego sztabowego Rafała Palutkiewicza. Thank you.